witajcie w moim kolejnym poradniku z gry League of Legends. Ja jestem Kolej, a dzisiaj mam dla was taki mały poradnik z postaci Ari. Powiem wam tutaj, jak ją budować, jakie skille aktować, jakie skille dają, co jakie skille dają, co możemy zrobić z tą Ari, jaka trzeba jest silna, trudna, wszystkiego się dowiecie i opowiem wam o takich jeszcze słówkach w grze, w trakcie gry, które możecie się spotkać, o których możecie nie wiedzieć, co one znaczą. Postanowiłem nagrać dla was, dla takich graczy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z League of Legends i chcą grać w tą grę, więc no co, zaczynajmy. Ari jest to postać apekery, postać na range, głównie gra się tą postacią na midzie. A więc tak, może zacznijmy od zdolności, jakie posiada. To jest jej pasywka. Pasywka, czyli postać, czyli to jest taka umiejętność, której nie można maksować i każda postać ma swoją pasywę i ta pasywa po prostu coś daje po jakimś momencie używaniu skilli czy coś tylko podobne. Pasywka Ari polega na tym, że za każdego skilla, jakiego użyjemy, na przykład Q czy tam E, nad skillami pokazuje nam się taka kuleczka. To się taka. Tylko na przykład jest ona niebieska, tak jak tutaj. I jeżeli 8 razy trafimy wroga z jakiegoś skilla, jaki mamy od Q do R, ona nam się tam dubluje, czyli na przykład trafimy 4 wrogów, mamy 4 razy i trafimy 4 trafionych wrogów. Jeżeli przejdzie nam tutaj już, trafimy 9 wrogów, po jakimś czasie, to nie trzeba od razu, przechodzi nam ta właśnie następna umiejętność, jakiej użyjemy, przychodzi nam właśnie na to i ona daje nam, że tak powiem, spell vampa, czyli kradzież życia za pomocą umiejętności. Czyli jeżeli użyjemy na przykład Q, to z tego skilla będzie nam wracać życie do nas. Czyli na przykład mamy tam, nie wiem, no 90, no załóżmy 200 życia i użyjemy tego skilla i nam tam przywraca ileś tam oddanego poziomu zdrowia. No może zacznijmy teraz od pierwszego skilla, jaki to jest Q. Ari rzuca swoją kulkę, że tak powiem, i ona wraca, znaczy leci i wraca. I zadaje to, dobrze, wydaje tam tego obrażenia, a potem nieruchome obrażenia, czyli to jest true damage, czyli chyba, nie wiem, jak teraz jest tam, obrażenia magiczne i true damage. Drugi skill to jest W ogniki. Kiedy naciśniemy W, wokół Ari pojawiają się takie 3 ogniki. To jest na tej samej zasadzie co z pasywą. Też dają te same, że możemy sobie maksować tę pasywę tam do 9 ładunków. Te ogniki dają, że one się obracają wokół Ari. I kiedy już zbliżymy się do wroga, one po prostu przelatują i zadają mu obrażenia magiczne. Urok. To jest już skill na E. Powoduje, że jeżeli rzucimy ten czar, wrogi przeciwnik jest, że tak powiem, zauroczony nami i idzie, nic nie może zrobić, zyska 302 sekundy i możemy go w tym czasie zaatakować. I też ten skill powoduje, że możemy tutaj maksować ładunek, 9 ładunków. Przechodzimy do następnego skilla, czyli do ulti. Ulti, czyli najmocniejsza umiejętność. Każda postać ma jakąś taką swoją najlepszą umiejętność, którą jest to na R, czyli ulti. A ulti Ari jest bardzo fajne. Bardzo pomaga do doganiania przeciwników albo do uciekania przeciwników. Do uciekania przed przeciwnikami. A więc tak, jeżeli użyjemy R na Ari, pozwala one nam użyć 3 razy. 3 razy możemy uciec. I za każdy raz, kiedy będzie pobliżu nas jakiś wróg, zadaje mu obrażenia i tak samo też jest wykorzystywane do ładowania ładunków. Ari jest to postać, jak dla mnie, łatwa, nie wiem, jak dla was. Oczywiście polecam tą postać dla was, jeżeli chcecie pograć na midzie. No, myślę, że z tej postaci to jest wszystko. Może przejdźmy do tego właśnie tutaj słowniczkę dla początkujących, może zacznijmy od AP. AP, to znaczy Ability Power
moc umiejętności, statystyka, która zwiększa obrażenia magiczne z danego czaru. Czyli na przykład kupujemy jakieś umiejętności pod Ability Power, jakiś tam na przykład Rabadona, czyli jest taka czapka, i ona daje nam moc umiejętności. Wtedy możemy atakować mocniej z tych skilli, które mamy na moc umiejętności. W grze, jeżeli już gramy, mamy przy zadawanych obrażeniach, na przykład tam załóżmy 94 obrażeń zadajemy i mamy w nawiasie na niebiesko, na zielono, znaczy, wtedy znaczy, że to jest zadajemy je z Ability Power, czyli z mocy umiejętności, a jeżeli jest na czerwono, znaczy jest chyba taki brązowy, to jest z AD. Attack Damage, czyli AD to jest moc, jaką zadajemy, obrażenia, jakie zadajemy z ataku, auto-ataku. Możemy je na przykład sobie ulepszyć, jak powiem, kupując itemy takie jak na przykład Doran's Blade, Infinity Edge, co jeszcze może być? Blood Twister. Blood Twister aż teraz nie kupuję na AD Carry. Jest to już niezbędne, znaczy zbędny przedmiot, ja tak uważam, bo kiedyś Blood Twister już chyba w sezonie czwartym, on się stakował, czyli że zabijaliśmy tam potwory, ileś tam potworów i dostawaliśmy chyba 30 damage'a na zawsze, znaczy nie na zawsze, 30 damage'a i 10 na skilla. Jeżeli zginęliśmy, to o połowę się to skracało, znaczy odejmowało nam połowę, tak? A teraz Blood Twister daje nam tylko ochronkę. Następne, armor, czyli zbroja, pancerz, który pokrywa pewną ilość obrażeń od przeciwników. Głównie armor składany jest pod tanków i Magic Resist, czyli nie Magic Resist, tylko tak, Magic Resist, to jest obrona przed umiejętnościami. Czyli jeżeli na przykład taka Ari rzuca w ciebie to swoje Q, albo czyta, że tak powiem, zwodnicza kula, to nie dostajemy dużych obrażeń, tylko mniejszych. Im więcej takich Magic Resistów, oczywiście, tym mniejsze będziemy dostawali obrażenia od mocy umiejętności. Teraz przejdźmy do buffów, jakie mamy na całej mapie. Na mapie znajdują się, na każdej mapie, znaczy nie na każdej mapie, na Summoner's Rift teraz jest golem niebieski, czyli który daje nam blue buffa, i to jest chyba też golem, ale czerwony, który daje nam red buffa. Niebieski buff daje nam 10% zwrócone cooldown reduction, czyli że szybciej nasze umiejętności regenerują i szybsza regeneracja many. A red buff powoduje, jeżeli zaatakujemy przeciwnika, on dostaje obrażenia przez tego red buffa. Smog. Smog teraz już nie daje nam golda, tak jak w sezonie czwartym, tylko daje nam teraz takie buffy. Jest 5 buffów smoka, jeżeli zabijemy 5 razy smoka, on daje nam na początku chyba 15% do... Nie, 6% do umiejętności i do obrażeń, 15% do niszczenia wież i budynków, potem jest 6% do ruchu i dalej nie pamiętam, ale w każdym razie 5. I jak oczywiście ktoś zabije smoka, lepiej zabijać smoka, daje nam ten buff, jesteśmy po prostu silniejszy przeciwko przeciwnikom, tak? Przejdziemy teraz do Barona. Baron daje nam teraz, poprzedni dawał 300 golda i silnego buffa, który podał wzmocnienie damage'a i ability power. A teraz daje nam szybkość powrotu, czyli że nie cofamy się 8 sekund, tylko 7. I kiedy zbliżymy się do miniona, one się ulepszają i są po prostu silniejsze. Tak, i teraz to właśnie daje. I daje 300 golda, jeżeli się nie mylę. Przejdźmy sobie może do następnego. Tutaj może teraz co daje mu słowo, jeżeli spotkacie się z takim słowem jak byryby, to jest skrót od be right back, czyli zaraz wracam.
używamy go do poinformowania naszego kolegi na linii, czyli na przykład supporta, jakim to może być Leona, Thresh, Lux, Lulu, Zyra, wszystkie te postacie, które mogą nam pomagać w uciekaniu czy też przy zabiciu wroga. Informujemy go przy BRB i to oznacza, że wracamy się do bazy i zaraz wracamy na linię, żeby naładować na przykład życie, manę, czy zakupić sobie przedmiot, tak? Następne to jest CD, czyli jeżeli ktoś napisze, że nie miał na przykład skilla, bo na przykład CD, czyli cooldown, czas potrzebny do ponownego odnowienia się umiejętności, tak? To jest jeżeli chodzi o CD. CDR, jeżeli ktoś napisze na czacie, cooldown reduction, skrócenie czasu potrzebnego do ponownego użycia umiejętności dzięki runom, przedmiotom lub masteriem. Są takie właśnie runy, które pozwalają nam przy samym, że mamy po prostu cooldown. Jest cooldown na każdą umiejętność i możemy ten cooldown zmniejszać o 10%, 20%, czy to za sposób run. Umiejętność nam się będzie szybciej po prostu regenerowała, czyli że na przykład użyjemy jakiejś tam umiejętności i ona się po prostu szybciej będzie regenerowała niż na przykład 5 sekund będzie na przykład 4 sekundy, tak? I to myślę na tego. Jeżeli spotkacie się z na końcu meczu zawsze tutaj pisze ktoś, albo na początku meczu ktoś pisze good luck, have fun, czyli powodzenia i baw się dobrze. Jest to, myślę, że taki wysyłanie to do przeciwnej drużyny. Tak, no taki chcę być grzecznościowy, tak? Skrót, że tak powiem. Życzyć po prostu szczynkowi dobrej zabawy i powodzenia, tak? Dot. Damage over time. Obrażenia rozłożone w czasie, zadające obrażenia co sekundę. Jest na przykład trucizna. Czyli na przykład taki Tiemo, czy też Cassiopeia, swoim dwóch, jeżeli rzuci na nas taką okrągłą plamę, wejdziemy w tą, zostajemy zatruci na pewien czas i zadaje nam to, co prawda, obrażenia, jakie możemy dostać w tym czasie. Im więcej ability power, oczywiście tym obrażenia będą większe, zadawane przez wrogiego czempiona. Czempion jest to postać, którą możemy wybrać przy wyborze postaci. Następne. FB, znaczy First Blood, czyli pierwsze zabójstwo w meczu nagradzane największą ilością golda, to 400 golda, czyli jeżeli ktoś będzie walczył z przeciwnym tym bohaterem i ty zabijesz pierwszy przeciwnego i dostajesz 400 golda, jeżeli on cię zabije, on dostaje za to 300, czyli wychodzisz na plus, jesteś o 100 golda do przodu, co pozwala ci już na przykład zakupić na przykład Long Sworda, który daje już 10 atak damage do przodu, tak? To jest dużo. Na początek dużo. Przejdźmy do następnego tutaj słówka. Feed. Gracz, który ciągle umiera, czyli na przykład karmi, feeduje drużynę przeciwną, oddając im przez to dużo złota. Bycie nazywanym feederem z pewnością nie jest komplementem. Gracz, który został nakarmiony, nafidowany, ma dużo zabójstw na koncie i zwykle stanowi przez to ogromne zagrożenie. Czy jeżeli gramy mecz i znajdzie się taka osoba, która ciągle feeduje, umiera, albo po prostu nie jest zbyt dobra na ten poziom, jaki wy prezentujecie i trafiają się tacy przeciwnicy, czyli odstaje i na przykład ześmy takiego, no nie wiem, Yasuo, jeżeli jest nafidowany, tak? Gdzie ktoś ma już na przykład 6-0 i po prostu masz lepsze itemy, tak, od was. Jeżeli masz tam 1-0, a on ma 6-0, to już odstaje od was levelem, oczywiście goldem, i jest po prostu lepszy. W late game to się bardzo oznacza, jeżeli dużego może mieć atak critical, tak? Ostatnim tutaj już naszym takim słowniczkiem będzie taki na koniec, czy się zawsze pisze GG lub BG. GG znaczy to good game, czyli podziękowanie za udany mecz, a bad game, czyli była gra, coś co nam nie wyszło, że mecz nam nie wyszedł tutaj. No więc myślę, że to by było już wszystko.
Gang. Myślę, że mogę to też powiedzieć. Gang, pewnie to wiecie, ale powiem, gang jest to prośba do dżunglera, żeby zgangował na linię, czyli zaszedł, to zaatakował naszego przeciwnika z zaskoczenia, jeżeli się w ogóle tego nie spodziewa przeciwny bohater, czy też bohaterowie. A więc, moi drodzy, myślę, że to było wszystko, to taki krótki poradnik dla początkujących. Ja się z wami żegnam, komentujcie, subskrybujcie, na razie, cześć.